głos na temat swojego stanu wiedzy, obaw czy jakichś wskazówek, które przyczynią się do tego, że ta mapa zagrożeń będzie stworzona nie tylko przez samą policję na podstawie tych zdarzeń, które obserwują, które notują, ale też ze spostrzeżeń mieszkańców czy osób odpowiedzialnych za samorząd. Jeśli mógłbym doradzić, moglibyśmy też, to już zależy od moderatorki spotkania, moglibyśmy podzielić na różne kategorie, bo wiadomo, czym innym są kradzieże, włamania i tego typu niebezpieczeństwa, czym innym rozboje, bójki czy zagrożenia wynikające z kontaktu z jakimiś przestępcami, a innego typu zdarzenia to te drogowe, które też myślę, że powinny być też poruszone tutaj, bo sygnały, które ja otrzymuję i nawet z tych statystyk i opinii innych mieszkańców, nie tylko Wasilkowa, mowa jest o tym, że to też jest realnym zagrożeniem, czy ta brawura na drogach, czy na przykład w przypadku konkretnie naszego miasta przejazd ciężkiego transportu przez miasto, które w jakimś dużym stopniu zostało wyeliminowane, natomiast nie do końca, a sygnałów od mieszkańców ciągle słyszę jeszcze pewien niepokój, że to nie zostało wyeliminowane do końca. Więc zachęcam do rozmowy, do dyskusji, do zgłaszania. Dobrze, że są i przedstawiciele mieszkańcy i Wasilkowa, i też okolic Wasilkowa, terenów wiejskich. Dziękuję, panie burmistrzu. Ja o zabranie głosu proszę zastępcę komendanta miejskiego policji w Białymstoku, pana inspektora Masyki. Proszę państwa, ja może krótko, żeby przyciągać, bo pan burmistrz bardzo ładnie powiedział właściwie wiele z tych rzeczy, które ja miałem powiedzieć, na czym sama mapa polega i tak dalej. Natomiast chcę potwierdzić, że faktycznie Wasilków jest bezpiecznym miastem, jest bezpieczną gminą. Trzeba powiedzieć sobie, że jest to dość duże miasto w realiach województwa białostockiego. Natomiast na pewno takim czynnikiem, który wpływa na tą ilość zwiększoną w stosunku do innych miejsc, to jest bliskość Białegostoku. Państwo widzieli na przykład, że gmina Supraśl również wykazywano, że jest takie duże zagrożenie, było dużo zdarzeń. Ja natomiast z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że większość z nich ma miejsce w tych bliskich terenach Białegostoku, które należą do gminy Supraśl, czyli powiedzmy Zasianki, Grabówka i te okolice. Sama otulina miasta. Stąd też w takich dalszych perspektywach i analizach w zakresie struktury Komendy Miejskiej my planujemy przyłączyć te tereny do terenów jurysdykcji komisariatów miejskich, bo to jest bardziej miejska specyfika niż powiedzmy właśnie terenowa. Natomiast oczywiście tutaj ta przestępczość w samym mieście w Białymstoku jest o wiele większa i dlatego też takie jest rozłożenie sił. Analiza, która jest wykonywana, można powiedzieć, cały czas, bo my cały czas analizujemy liczbę wypadków drogowych i zdarzeń, i interwencji, i czas mierzymy. Staramy się to rozbić na jakieś kategorie, pogrupować, dostosowujemy do tego strukturę. Bardzo dużo się o tym mówi, pisze. Niestety było to związane z likwidacją niektórych posterunków policji, o co teraz się wypomina policji. Między innymi to, co robimy w tej chwili, ma służyć takiej ocenie i takim celom, żeby podjąć decyzję, czy wykonać analizy, czy to były decyzje przedwczesne, trafione, czy może trzeba wrócić do tych posterunków, do tych właśnie mniejszych lokalnych społeczności. Natomiast my opieramy się na tej wiedzy, którą mamy i według tej wiedzy w sposób jak najlepszy staramy się podejmować decyzje. Nasza wiedza głównie wynika z tego, co tutaj pokazywał wcześniej pan komendant na prezentacji, z naszych baz danych, które codziennie wypełniamy, analizując właśnie zgłaszane przestępstwa, zgłaszane wykroczenia, interwencje, które przychodzą. W myśl tego zarówno komendant główny przydziela etaty komendom wojewódzkim, czyli poszczególnym garnizonom, jak i później w komendzie miejskiej, komenda miejska ma tyle etatów, bo jest takie zagrożenie, jest taka liczba mieszkańców, do tego się to wszystko dostosowuje. I teraz mapa zagrożeń, o której mowa, ma po prostu pójść dalej. Czyli nie tylko my będziemy oceniać się na zasadzie takiej, że odnotowaliśmy powiedzmy 100 czy 200 przestępstw. Ja mogę powiedzieć, że w tym pierwszym miesiącu tego roku komisariat Wasilkowie zaledwie 11 takich przestępstw odnotował i państwo mogli powiedzieć, że super bezpiecznie wydawałoby się, ale wcale wasze odczucie takie być nie musi.
I ja patrząc ze swojego pułapu i patrząc ze roku ubiegłym, było tych zdarzeń, nie wiem, 2 albo 3 razy więcej w całym czasie, mogę powiedzieć, że jest 2 razy bezpieczniej. Państwo wcale takiego odczucia mieć nie musicie i mapa zagrożeń ma właśnie unaocznić nam, policjantom, jakie są faktycznie zagrożenia. Co więcej, ma również umożliwić przekazywanie informacji zwrotnej. Czyli jeżeli Państwo będziecie nam wskazywali jakieś miejsce zagrożone, jakieś konkretne zagrożenia, my będziemy je opisywać, wskazywać na mapie, między innymi jak ona będzie wyglądała, to takim ustaleniom służy ta ankieta, którą Państwo dostali. Co więcej, z tych wyników, tak jak pokazujemy liczby w tej chwili, powiedzmy zarejestrowanych przestępstw, wykrytych, tak samo będziemy się rozliczali z Wami z tego, czy te miejsca, to jest ich więcej, czy udało nam się tam coś zrobić, co można zrobić jeszcze i w jaki sposób. Także są to te elementy, które służą temu, żebyśmy mogli być bliżej Was, no i po prostu służyć społeczeństwu, tak jak się to mówi. Bardzo cieszę się, że Pan Burmistrz to podkreślił, zauważył i mówił o współpracy tej, która jest bardzo dobra. Ja stykając się z różnymi ludźmi z Polski i mogę powiedzieć, że bliskość współpracy samorządu, poszczególnych służb, tak jak jest u nas, jest doceniana w kraju i nie wszędzie to tak dobrze wygląda jak u nas. Ma to bardzo duże znaczenie, bo tak jak widzimy, przestępstw jest coraz mniej, a policjanci cały czas mają dużo pracy. Z czego to wynika? Otóż po pierwsze pojawiają się nowe różnego rodzaju zagrożenia i są na przykład nowe kategorie przestępstw pod tytułem oszustwa internetowe, które kiedyś w ogóle takich nie było. Teraz jest to pokaźna liczba zdarzeń. Co więcej, ustalenia trwają dość długo i takie postępowania trwają długo. Ale są również inne zagrożenia. Takim zagrożeniem są na przykład zaginięcia osób. Bardzo jest ich wiele i one angażują bardzo duże siły i środki. Dzielimy na potrzeby nasze takiego, klasyfikujemy to na 3 kategorie, gdzie pierwsza kategoria jest takim zagrożeniem, gdzie mówimy wprost o zagrożeniu życia i zdrowia, bo na przykład dziecko 6-letnie oddaliło się z domu, jest zima, duży mróz, trzeba go szukać, wszystkie siły i środki. Bardzo tutaj widzę strażaka, bardzo chcę podziękować strażakom, bo najczęściej tutaj na zawołanie niemalże strażacy się stawiają, stawiają się policjanci, stawia się oddział prewencji, jest wielu wolontariuszy i takie działania są realizowane. Czy to jest obszar leśny, czy to jest obszar zabudowany? Państwo na pewno słyszeli o takiej głośnej sprawie zaginięcia Walentyna w Poznaniu, więc widzieliście, jak to wygląda i jakie są siły i środki angażowane, zarówno techniczne, jak i osobowe. I policja sama w sobie nie jest w stanie poradzić z takimi zagrożeniami, bo nie dysponuje takimi kadrami, na przykład, żeby szukać jakiś tam obszar leśny, ileś hektarów lasu, bo grzybiarz lat 80 wyszedł do lasu na grzyby i nie wrócił. I nie ma go od 2 dni. Stajemy po prostu i rozpoczynamy tutaj działania w myśl zarządzania naszego i poszukujemy zgodnie z 1 kategorią, a to przecież nie jest przestępstwo. Patrzcie Państwo, policja ma zwalczać, zapobiegać przestępstwo. Nikt nie mówi o tym, że dochodzi do jakiegoś przestępstwa, ale życie ludzkie jest zagrożone, więc my jesteśmy tutaj zobligowani do działania. I muszę powiedzieć, że takie ustawowe podstawy do tego, żebyśmy brali udział w takich działaniach, dopiero się pojawiły w roku ubiegłym. Wcześniej te zagrożenie było mniejsze, nie było dostrzegane. Dopiero ostatnie lata to są zarządzenia komendanta głównego i jakby konkretyzacja naszych zadań w tym zakresie. Więc my staramy się poprzez naszą strukturę, poprzez też i właśnie akty prawne do związania różnego rodzaju podejmowania na szczeblu centralnym, być bliżej ludzi, być adekwatni do tego, czego od nas Państwo oczekujecie, a mapa zagrożeń ma być tym narzędziem, które poprawi jeszcze przepływ informacji od Was do nas i od nas do Was, a także pozwoli nam na dyslokowanie sił w sposób właściwy, adekwatny, taki, żebyście z nas byli zadowoleni. Ja mogę powiedzieć jeszcze, że w zakresie badań społecznych, bo również Państwo tutaj wypełniacie tę ankietę, są prowadzone badania dotyczące zaufania policji i poczucia bezpieczeństwa. My pokazujemy bardzo często, ponieważ oprócz Straży Pożarnej i Wojska, policja jest taką instytucją, która ma największe zaufanie społeczne i też poczucie bezpieczeństwa w Polsce, w naszym województwie, to oscyluje w granicach 70%, czyli troszeczkę ponad 2/3 osób czuje się bezpiecznie. Ale, proszę Państwa, jest 1/3, która się nie czuje bezpiecznie. I też do tej grupy osób chcemy dotrzeć, umożliwić im kanały informacji takie, żeby być skuteczniejszym i dać im poczucie bezpieczeństwa i zadowolenie z naszej pracy. W ankiecie macie wymienione Państwo różnego rodzaju możliwości.
jakbyście to widzieli. Czyli takim sposobem jest debata. To, co powiedział pan burmistrz, czyli wizyta dzielnicowego, powiedzmy, w gminie, czy to jest radny, czy to jest burmistrz, czy to jest może nawet starosta na pewnym szczeblu, to też jest taki sposób, ale mamy szereg narzędzi elektronicznych. Może by państwo odpowiadały na przykład ankiety internetowe, może adres internetowy. I tu powiem na przykład, że w zakresie ruchu drogowego też państwo na pewno widzicie, często pokazywane są takie filmiki z kamer samochodowych, gdzie pokazuje się piratów drogowych. Przecież te filmy rejestrują obywatele. Oni nam to przekazują. Czyli można powiedzieć, że te założenie już w jakiś tam sposób działa. I my na tej podstawie tych filmów ustalamy kierowcę i kierujemy do sądu wniosek o ukaranie. Jest to sygnał społeczny, ktoś widzi zagrożenie, informuje nas, a my się z tego rozliczamy, przekazujemy sprawę do sądu. Niejednokrotnie, tak jak w tych najbardziej głośnych sprawach, kończy się to zatrzymaniem prawa jazdy i dość pokaźną grzywną, zakazem, czy może nie tyle zakazem, ile odebraniem prawa jazdy na jakiś okres czasu, w zależności od wagi tych wykroczeń czy przestępstw, które zostały popełnione. Także zachęcam państwa do tego. Być może już państwo zapoznaliście się z ankietą, widzicie, jakie tam są propozycje, prosiliśmy ich o zaznaczenie, uszeregowanie. Na ten temat będziemy chętnie rozmawiać. No i oczywiście, ponieważ mamy tutaj i naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, i mamy dzielnicowego tutejszego, i mamy kierownika ogniwa kryminalnego, który zajmuje się prowadzeniem postępowań jakby tutaj na terenie miasta i gminy Wasilkowa, więc są to najbardziej kompetentne osoby do tego, żeby wyjaśnić wam cokolwiek, byście mieli jakiekolwiek pytania związane z bezpieczeństwem i z funkcjonowaniem tutaj policji na terenie miasta i gminy Wasilkowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję za informację. Szanowni państwo, parę zdań może jeszcze dzielnicowy, korzystając z okazji, powie pan sierżant sztabowy Łukasz Smoktunowicz i czekamy na państwa spostrzeżenia, sygnały i będziemy dyskutować. Panie Łukaszu, proszę. Witam państwa serdecznie. Chciałem powiedzieć, że my jako dzielnicowi kładziemy największy nacisk na kontakt bezpośredni ze społeczeństwem, z różnymi samorządami, tak, żeby nasza praca stała się bardziej efektywna. Bardzo dobrze współpracuje nam się właśnie z wieloma instytucjami tutaj w Wasilkowie. Jeżeli chodzi o rok, który się zaczął w rejonie miasta Wasilków i gminy, nie odnotowaliśmy większych, poważniejszych zdarzeń, tak? My jako służba prewencyjna dzielnicowi w okresie zimowym aktualnie skupiamy się na realizacji programów związanych z osobami bezdomnymi, osobami, które przebywają w pustostanach, tak? Dużo tutaj daje również współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z którym pracownicy znają również miejsca, gdzie osoby mieszkają nieporadne życiowo, tak? Wskazują nam te miejsca. Jeżeli chodzi o kradzieże, tak jak było wspomniane w prezentacji, o kradzieże na ogródkach działkowych, w ubiegłym roku prowadziliśmy szereg spotkań z działkowcami w Wasilkowie i rozmawialiśmy na temat właśnie co robić, jak się zachowywać, by zapobiegać takowym kradzieżom. Trzeba tutaj również zaznaczyć, że w dużej ilości przypadków takim kradzieżom zapobiec mogłaby osoba sama poszkodowana. Tak? Jesteśmy na ogródkach działkowych, jesteśmy rozluźnieni, zajmiemy się inną pracą, nie zabezpieczymy odpowiednio swoich dokumentów, a niestety są takie osoby, które tylko czyhają na to, żeby wzbogacić się czyimś kosztem. Tak? Jeżeli chodzi tutaj o wspomniane przez pana burmistrza bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w tamtym tygodniu współpracowaliśmy z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego w ramach programu Bądźmy Widoczni, Niechronieni Uczestnicy Ruchu. Tak? Wręczaliśmy tutaj na terenie miasta i gminy Wasilków odblaski dzieciom, no i różnym osobom w różnym wieku. Tak? Niedawno, jak wczoraj, była prowadzona akcja u nas w Wasilkowie, również w gminie tutaj, trzeźwy poranek, zostało skontrolowanych ponad 400 pojazdów pod kątem trzeźwości osób kierujących, tak? Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo związane z osobami, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo związane dotyczące osób starszych, w najbliższym czasie planujemy w poniedziałek, mamy zaplanowane spotkanie w klubie Aktywni Plus, będziemy rozmawiać tutaj na ulicy Polnej, będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie osób starszych, tak, o,
o tym, jak zapobiec temu, by nie dać się nabrać metodą na tak zwanego wnuczka, mimo że jest to bardzo dobrze znane, nadal trafiają się przypadki, iż niestety no, takie sytuacje mają miejsce. Również będziemy mieli spotkanie w świetlicy wiejskiej w Dąbrówkach, będziemy na ten sam temat rozmawiali. No i oczywiście jak zacznie się sezon ogrodów działkowych, znowu będziemy się spotykać z działkowcami i znowu będziemy rozmawiać na temat bezpieczeństwa wypoczynku i zabezpieczenia swojego mienia na ogrodach działkowych. No a koniec chciałbym jeszcze dodać, iż bardzo prosiłbym jeszcze o to, by z Państwa strony i ze strony różnych samorządów lokalnych wpływało jeszcze więcej nawet propozycji w celu zabezpieczenia zabezpieczenia porządku publicznego w gminie i mieście Wasilków z tego powodu, iż współpraca właśnie z Państwem wpływa bardzo pozytywnie na to, iż nasza praca staje się bardziej efektywna. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie Kaszu. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam i liczę na ożywioną dyskusję, jakie problemy, co Państwa trapi, w czym moglibyśmy pomóc. Tutaj debaty mają już swoją tradycję, ja tak powiem, były debaty przecież, też się zmieniły zasady właśnie funkcjonowania tego komisariatu tutejszego. Może Państwo na ten temat by się na przykład wypowiedzieli, bo w tej chwili komisariat jest zamknięty w nocy, wcześniej był otwarty. Czy Państwo w ogóle odczuwacie różnicę? Bardzo proszę. No. Sprawa szczegółowa. Trzeba to byłoby zapisać. Ma Pan ochotę do mikrofonu mówić, to czy z tyłu siedzący może. Sprawa szczegółowa to jest. Jeden, dwa. To jest sprawa tego typu, że w rejonie stadionu miejskiego za stadionem w okresie letnim zbiera się młodzież różnego tam rodzaju i trzeba byłoby to, ten punkt wziąć sobie, zanotować, żeby w okresie letnim tam jakiś patrol był, żeby po prostu ta młodzież tam jest różna, ogniska palą, hałas dewastują i tak dalej. To jest taka sprawa szczegółowa, zagrożenie w tym miejscu. A poza tym, jeżeli jestem już przy głosie, to cóż, ja wiem, że to są energaki, ale proszę Państwa, jest dobrze, jeżeli policjant jest widoczny. Jeżeli policjant jest widoczny w społeczeństwie i to zwiększa poczucie bezpieczeństwa, aczkolwiek ja mieszkam w takim miejscu, gdzie właściwie patrol przynajmniej raz na tydzień jest. Ale nie wiem, czy to jest w innych rejonach. Tam patrol jest raz na tydzień. I muszę przyznać, że jest to miejsce bezpieczne, między innymi z tego powodu. To może tyle na razie. Dziękuję. Czy ja mogę? Proszę bardzo. Nazywam się Maria Cimopowska, jestem sołtysem wsi Goroszyły. Ja tak jakby będę mówić o swoich okolicach, bo tu, to nas dotyczy i chcemy to przekazać policjantom naszym. I dobrze, że burmistrz jest razem, bo my mamy taki jeden cały czas problem. To znaczy, chodzi o takie dwie sprawy. Mamy tam przejście dla pieszych pod obwodnicą. No tam często zbierają się młodzi, biją butelki, no brudzą po prostu i to nie są od nas. To znaczy, że to nie są z Woroszu, że to nie są z Woroszu. Drugie miejsce dewastowane to jest takie tunel, takie co do Sochoni jechać pod obwodnicą też. No tam cały czas te grafiki malują i malują, czy to nie wiem, czy jakąś kamerę zamontować, co się zamuluje znowu. No takie, słucham? Koszta, nie, no koszty ogromne, tak, no ale to jakby tak psuje wizerunek trochę. No i mamy najważniejszą sprawę, tu sprawa drogowa. U nas tego bezpieczeństwa jakby nigdy do końca nie będzie, dlatego że tiry u nas wiadomo, burmistrz wie o co chodzi, pan też wie o co chodzi, bo tiry jeżdżą przez te nasze okolice, drogi wiadomo są wąskie. Nie to, że tam drogi niższe, ale to jest stwarza zagrożenie. Do Sochoni, jak wjeżdżać, taki zakręt ostry tam jest
praktycznie pod kątem 90 stopni nic nie widać. Prosiłyśmy nawet parę lat temu, chyba 5 czy 6 nawet pisałam o lusterku, żeby tam zamieścić. I była policja, i, ale powiedzieli, że tam nie można zaczepić, bo słupek się odbija i to może dzielnicowy coś tam pomoże, czy może będziemy pisać, bo tam jest akurat miejsce bardzo niebezpieczne. Burmistrz też wie, tak? Czy nie? No my staramy się o to, nie wiem jak to będzie z tą obwodnicą, tak, żeby tą obwodnicę tam dać, to wtedy by nie było tego zagrożenia. No wiadomo, przestępstwa były zawsze, jakieś tam drobne kradzieże i kradzieże były w Oroszylach, może i rozbroje, i psy bezpańskie, no jak wszędzie, jak w życiu. Tylko najważniejsza taka sprawa właśnie chodzi o, no wiadomo, że tiry jeżdżą tam nielegalnie, bo tylko 10 ton samochody mogą jeździć. My nie chcemy tych samochodów stamtąd, nie chcemy, żeby po prostu likwidowali te samochody, żeby firmy likwidowali, czy żeby samochody nie jeździły, tylko trzeba coś zrobić, żeby było, już jak mówimy o bezpieczeństwie, żeby było bezpiecznie. No i żeby nie niszczyli tych dróg, o tą obwodnicę trzeba jakoś burmistrzu tam postarać się, no nie wiem jak to zrobić. No bo to jest między innymi sprawa dotyczy też bezpieczeństwa. Mosty są dobre, a ciężary duże jeżdżą, tak? Nie wiem co z tym fantem zrobić i czy to jakoś zabezpieczyć. A jeszcze do naszego komendanta też chciałabym zapytać, czy sprawa już zakończona jest z tym jeleniem, czy też, czy jeszcze nie? Czy on zabrany, czy w lesie jeszcze leży? W toku? Zmierza ku końcowi. Ale jeszcze nie zakończył. Wbrew pozorom powiem pani, że pewnego rodzaju tematy proceduralne, a także odpowiedzialnościowe w zakresie pewnego rodzaju kompetencji, a także możliwości nie są takie łatwe, jakby się powszechnie uważało, prawda? Także tutaj jak najbardziej sprawa zmierza ku końcowi i staramy się ją zakończyć. A ja jeszcze też panią zapytam od razu, jeżeli mogę, bo wspomniała pani o tej młodzieży, prawda, i były tam interwencje, zgadza się, natomiast jeżeli ma pani taką wiedzę, na przykład, to niech pani może doprecyzuje też, to jest wieczorami, weekendy, ale bardziej w dni weekendowe, bardziej, czy po prostu stała taka? Tak, święta, potem wieczorem, ognisko, zima jest dobra, bo tam szereg, tyle na mnie, chodziło po sprzedawu, przejść nie można, bo takie miejsce, to ja mówię, że to nie poroszy, no, bo sam samochodami przyjeżdża, bo czasami nawet widać wieczorem, że samochód jedzie, ale nie wiadomo czego on tam jedzie, no przecież nie pójdziemy sprawdzać. No było nawet tak, że ktoś tam z MPK-u wracał z Suchoni, musieli się naokoło, bo po prostu bał się, bo tam tych samochodów tyle stało, a nie wiadomo co tam robić. Nie ma. Ale tam to jest niedobry, bo koło asfalt, z samochodami dobrze. Myślę, że to tyle. Także dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja powiem tak, że to należy podchodzić pani z taką jakby rezerwą, trochę mówi, że a to tylko ruch drogowy. No nie, ruch drogowy to jeżeli byśmy patrzyli na ofiary śmiertelne, to nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, że z tych zjawisk, gdzie policja ma do czynienia, najwięcej ofiar śmiertelnych niosą ze sobą samobójstwa. Na terenie podległym komendzie miejskiej i powiatu odnotowaliśmy ich tak około 60 za rok ubiegły. Ofiar śmiertelnych w wypadku było 24, a zdarzeń pod tytułem zabójstwo, usiłowanie zabójstwo było 6 do 8 maksymalnie. Więc widzicie Państwo, jeżeli chodzi o bezpośrednie zagrożenie życia, gdzie jest tak naprawdę problem. Też zagadnienie pod tytułem samobójstwo to też jakby jest trudne, bo właściwość tu się troszeczkę rozmywa, bo wiemy, że to nie jest przestępstwo, jest to zagrożenie życia. My mamy informację, że ktoś usiłuje coś takiego popełnić, to też nas stawia to na nogi, tak jak przy zaginięciu pierwszej kategorii. Ale tak naprawdę o tym się powinno mówić w kategoriach medycznych. To jest ich depresji, powiedzmy, to jest czasami choroba psychiczna. I teraz jest pytanie, czy tutaj policjant tak naprawdę powinien się tym zajmować. No, poza bieżącą interwencją, uratowaniem życia, praktycznie jest to zagadnienie dla lekarzy. Natomiast może nie, może to jest zagadnienie, żeby poprawić byt ludziom, żeby mi się chciało żyć. Bo nie pan, zawsze ten samochód. To już jest naprawdę zagadnienie. W każdym razie są to tematy, do których należy mówić, bo realne właśnie zagrożenie to jest na drogach. Tam jest najwięcej rannych osób. Co więcej, wypadki, kolizje to są też straty materialne i też mnóstwo samochodów jest zbitych, uszkodzonych. A w całym naszym powiecie i mieście w roku ubiegłym całym ukradziono 28 samochodów.
Czyli ryzyko kradzieży samochodów jest bardzo małe, bo 100 tysięcy w całym Białymstoku jest zarejestrowane. A jeżeli chodzi o drogi, to zagrożenie jest dużo. Może... Właśnie tutaj już dla Pani odpowiem na to pytanie. O tym lustrze to nie słyszałem i o sokoniach, o tym zakręcie sobie zapisałem i chętnie to sprawdzę. Tutaj może bezpośrednio nie dotyczy to nas jako policji, bo zarządca drogi ustawia, czy też znajdzie. Ale my możemy oczywiście wnioskować i możemy tam poprzeć ten plan, pojechać na komisję, zobaczyć i sprawdzić. Tam Pani mówiła, że policja jeździła, no mówię, nie mogę sobie tego przypomnieć. Była właśnie, H5, może nie, ale to nie. Nic, ja już sobie gotowałem, na pewno to sprawdzę, nie zostawię tego sobie. Samo, żeby gdzieś tam zostało, na pewno sprawdzę. Do zarządcy drogi zobaczymy co tam można i w ogóle czy można, czy jest jakaś zasadność i tak dalej. To temat jakby bym zakończył na tym, bo na chwilę obecnie nic ani obiecać nie mogę. Tak, ale zasygnalizowany jest problem. Oczywiście, zapisałem. Jeśli chodzi teraz o tą drugą sprawę, Pani tutaj ciężarowe pojazdy, tiry Pani nazwała. Ten temat jest mi znany doskonale. Ja tutaj byłem na sesjach, komendant mnie tutaj zapraszał często do Was na sesji. Kto przychodził na sesję, to mnie pewnie widział i słyszał, jak się tam wypowiadam. Wiem, że było dużo zarzutów pod kątem jakby tutaj tego, że policja nie reaguje na te wykroczenia. Tutaj nie do końca jest tak, jakbyście Państwo myśleli. Tutaj jest szereg firm, szereg osób posiada zezwolenia na te pojazdy ciężarowe. Sam to doświadczyłem, będąc nieraz na akcjach, sam osobiście, żeby potwierdzić to później Wam powiedzieć, że ktoś mi tam powiedział, tylko osobiście to sprawdzałem. I tu jeżdżą pojazdy, które są wyposażone w zezwolenia stosowne. Tych pojazdów może nie jest tak dużo, ale one jeżdżą często. I to też trzeba wziąć pod uwagę, że wiem, że teraz się tutaj ograniczyły te zezwolenia, które firmy są mniej. My, powiem, w ostatnim okresie też często tutaj policjantów dyskutowaliśmy, współpracowaliśmy z Inspekcją Transportu Drogowego i były momenty takie, że już myślałem, że w ogóle żadnego problemu nie ma, bo nie mogliśmy trafić ani razu na kierowcę, który takiego zezwolenia nie ma. Też zarzucano nam to, że te pojazdy jeżdżą gdzieś tam nocami, trzeciej w nocy, drugiej w nocy. Wystawialiśmy służby i w tych godzinach nocnych, w nocnych godzinach tutaj pracowaliśmy i powiem, że jakby ten problem troszeczkę się zmniejszył, uciążliwy to na pewno będzie, bo nawet te pojazdy, które mają zezwolenia i jeżdżą, one robią tych kursów kilka. I to będzie kłopotliwe. No i ja powiem tak, z naszej strony zrobimy jeszcze kilka tutaj akcji, zobaczymy, kto tutaj może jakoś jeździć, jak nazwijmy brzydko, na lewo, ale obawiam się, że to dotyczy tych kierowców, kierujących, tych firm, które jeździć mogą i tędy jeżdżą. Powiedzmy też, że tutaj kierunkowe informacje co do pory konkretnej trasy, czy nawet może pojazdu albo numeru rejestracyjnego będą dla policjantów bardzo pomocne. To znaczy, no nam nie chodzi może już o karanie tych kierowców czy o coś. Chodzi tylko o to, bo my się cały czas staramy, ale to pewnie nie będzie, bo o ten objazd, bo u nas można zrobić objazd, obwodnicy jakby tym samochodem, no ale to nie jest takie proste. A kierowcy ukarać jakby najłatwiej, ale kto cierpi? Kierowca cierpi, także nie chodzi nam o to, żeby ich karać, żeby... No tak się nie da, no, tak się, to tak się nie da, tak? Za tym no, ale... nie, trzeba stworzyć warunki, żeby oni mogli żeby pracować mogli, po prostu. Tak. Bo tak to najlepiej im karę dać, tak. Tylko jak będzie do kabiny. Tak. Troszeczkę grubszy temat, grubszy problem. No tak, ale można? Tutaj pan. Pan proszę. Się przygotował. Nazywam się Piotr Kiesiewicz, jestem przedstawicielem ruchu Stanickiego Prób Nadziei. Tak przysłuchiwałem się tej prezentacji. Merytorycznie fajna rzecz. Czytelna, zrozumiała. Ale dla mnie osobiście niewiele wnosząca. Dlaczego? Ja podam taki drobny przykład. Wczoraj rozmawiałem jeden z moich przyjaciół z Białymstoku i wspomniałem mu, że wybieram się jutro na takie spotkanie z policją, że tu w bibliotece i tak dalej. No a ja miałem takie spotkanie w kościele, dało się nie pomszy. Krótko, zwięzłowato ten temat przedstawiono. Chodzi o to, że choćby nawet ta forma pomszy jest też do zrealizowania, bo to chodzi nie tyle o jakieś słupki dla policji, ale o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców. Tu nie ma znaczenia, kto skąd pochodzi. Ja
Drugi przykład, bo mamy tu pod nosem taką rzecz, a propos jeszcze kościoła. Wielu ludzi z rana wychodzi, czy w ogóle z mszy i niejednokrotnie świadomie idzie prosto na drugą stronę. Z góry zakładając, że nie ma sensu iść do świateł, bo i tak trzeba czekać co najmniej ze 3 minuty, które kiedyś Pan Burmistrz obiecał 6 sekund. Ale choćby taki drobny element powoduje, że świadomie jakby stajemy się sprawcami pewnego rodzaju wykroczeń. Tutaj było wspomniane miejsca. Mamy w centrum niedaleko tutaj, między Polną a Wojtachowską, taki skansen, też park, jakby to nazwać, gdzie jest pełna swoboda i pijących, i zażywających sobie po prostu. Trochę tam przy szkole podstawowej wycięto tych kaszczy, że jakby nie ma tego, ale znowu przynieśli się tutaj na ten, nie wiem jak to nazwać, to jest krzeczyska są takie na ten. Ja uważam, że ankieta przykładowo, też merytorycznie ekstra opracowana, tylko że jak mówię, dla danych statystycznych ona rzeczywiście daje super sprawę. Natomiast chodzi o to, żeby to bliżej, mniej pytań, a konkretnych, i wtedy by mi się wydaje większy efekt. A zwróciłbym właśnie szczególnie uwagę na to, co tam w Kleusinie, bo to było w Kleusinie, po mszy zorganizowane. Jest szansa, zwłaszcza, że ksiądz proboszcz raczej życzliwy jest takim akcją. Dziękuję. Dobry głosek. Ja to może krótko się odniosę, bo proszę Państwa, faktycznie, jeżeli chodzi czy o Kościół katolicki, czy o inne kościoły, to my współpracujemy bardzo blisko. Jeżeli chodzi o kategorię przestępstw, na przykład na wnuczka, gdzie potencjalnie pokrzywdzonym jest osoba starsza, to jest to nasze podstawowe źródło, w cudzysłowie, dotarcia do potencjalnych pokrzywdzonych. I wiele osób, żeby jedno było takie, powiedzmy, trafienie, czyli ten dzwoniący namówi taką starszą osobę na wpłatę, to zanim on trafi, to zawsze dzwoni ileś tam tych osób pokrzywdzonych potencjalnych. Kiedy my później rozmawiamy z takimi osobami, dlaczego one się nie dały nabrać, to one bardzo często wskazują, że one słyszały na przykład po mszy, czy dalszy ksiądz odczytał jakiś list, czy coś takiego. Także ta współpraca jest, nie tylko tutaj w Wasilkowie, ale czy to w Kleusinie, czy w innych miejscach. Ja się cieszę, bo i my przecież mamy swojego kapelana, także współpracujemy blisko. A między innymi mapa zagrożeń to jest dalszy krok właśnie w tym kierunku, o którym Pan mówi, czyli nie tylko statystyka, ale informacja z Państwa strony. Dziękuję. Proszę Państwa, mimo dużej sympatii do munduru, bo nosiłem go chyba tam prawie 30 lat, to uważam, że dyskusje, jeżeli tylko byśmy sobie tak chcieli przyklepać, to dużo nie wniosłem. Dlatego tutaj chcę Państwu troszeczkę tak naświetlić inne sprawy. Mówimy, że powinniśmy współdziałać z dzielnicowymi. Też tak uważam. 30 lat mam nieruchomość w Kadiówce. Mieszkam tam już od 13 lat. Muszę powiedzieć, że dzielnicowego widziałem swojego raz tylko i to Wasilkowie, jak mi wypisywał mandat. Także, ale czy ja nie mam żadnego na szczęście. Ale to był mój tylko kontakt dzielnicowy, inaczej bym nie wiedział, czy jest moim dzielnicowym, gdyby się nie kopali. Prawda? Także poznali się. To nie, to uważam, że nie tak powinno być. Jak złożyłem deklarację, że będę zdawał na Wojskową Akademię Medyczną, to dzielnicowy przyszedł, prawda, i robi wywiad środowiskowy, co ja jestem za człowiek, czy w ogóle będę mógł na tą akademię się dostać, prawda. Tutaj, no nie wiem, no może ten dzielnicowy na podstawie jakichś papierów mógłby coś o mnie powiedzieć, bo ja do niedawna tego go nawet nie rozpoznałem. Także uważam, że się to powinno się to zmienić, inaczej to powinno wyglądać. Przez ten okres czasu, w zeszłym tygodniu widziałem tylko radiowóz, który zajechał do Katynki. Ja nie mówię, że on sobie przyjeżdżał codziennie,
ale niechby raz w miesiącu, raz na dwa tygodnie przejechał tą kasetę, żeby go było widać, oznakowane, że ktoś tam się tą wioską interesuje. Wtedy by zobaczył, o, to jest sprawa, którą ja patrzę, że nigdy nie odpuszczam, że tam nie można dojechać. Jest oficjalna, jest zjazd z drogi głównej do Katrynki, ale w drogę nieoficjalną. A droga wytyczona... Wiecie, ci chodziło, ale o co chodziło z tymi dziećmi? One gdzieś zaginęły po prostu. Dzięki pomocy komisariatu w Wasilkowie mamy w tej chwili w 100% ustalone miejsca pobytu dzieci. Często są to po prostu miejsca pobytu za granicą. To takie z tych rzeczy, które rzeczywiście są przydatne. I za to po prostu dziękuję. O co jeszcze chciałabym poprosić? Przede wszystkim... Tak sobie myślę, można najpierw od sprawy prywatnej zacznę. Ja mieszkam na ulicy Sienkiewicza, na rogu Sienkiewicza i Białostockiej jest Urząd Miejski i włączenie się do ruchu przez wiele lat było ogromnym problemem. Kiedy było ograniczenie do 40 na godzinę, prawda, i pod warunkiem, że kierowcy przestrzegali, to wyjazd w lewo z tej ulicy, ja myślę, że pan burmistrz wie, jak, jeżeli wyjeżdża stamtąd, i wszyscy pracownicy, jak trudno się włączyć. Ja mam być może takie osobiste przeżycie, bo ja tam mało życia nie straciłam, kiedy skręcając w lewo w moją ulicę, no, gdyby nie przytomność umysłu, nie ruszyłam do przodu, to dawno by mnie po prostu na tym świecie nie było. Tir nie wyhamował. Ja musiałam przepuścić samochody jadące naprzeciwko. Więc to też wiąże się z moją jakimś takim przeżyciem traumatycznym. Teraz jest zdjęte dwie rzeczy. Po pierwsze 50 na godzinę. Być może to wiele nie zmienia, bo i tak czasami zdarza się, że dużo szybciej jadą kierowcy. A druga rzecz to jest zatoka, która jest tutaj przy tak zwanej murowance. Do tej pory był tam zakaz zatrzymywania i postoju. Samochody dostawcze tam parkowały w tej zatoce, bo musiały w jakiś sposób dojechać do sklepu. Natomiast w tej chwili nie ma tego zakazu, zdjęty został, więc tam kto chce, to się zatrzymuje. Wyjeżdżając z ulicy Sienkiewicza w lewo, po prostu one mocno zasłaniają widoczność. Też od strony Białego Stoku, tu gdzie jesteśmy, gdzie biblioteka, ona też jest na takim wyjeździe, więc jeżeli ktoś szybciej jedzie, to też jest trudno. No na razie od tamtej pory, od kilkunastu lat, ale przeżycie moje jest też naprawdę straszne, związane więc z tą sytuacją taką, to była chyba największa taka kolizja drogowa, w której akurat uczestniczyłam. Powiem też jeszcze o jednej rzeczy, która może bezpośrednio nie dotyczy, ale jako mieszkanka, i nie wiem, czy pan burmistrz wie, i na ile są straty. Ja widuję moich uczniów, których po lekcjach, tutaj przy Urzędzie Miejskim, siedzą jak kury na grzędzie na tych barierkach tego podjazdu. Gdzieś tam od tyłu, jak idę do kościoła, to sobie tam palą papierosy. Niektórzy kulturalnie się ukłonią, wszak muszą jeszcze nawet dzień dobry powiedzą. Inni udają, że nie poznają. Nie wiem, wydaje mi się, że też i straty, i śmiecie, które są też... dobrze, to miejsce nie wpływa. To jest wizytówka, jakby nie było miasta. Po południu, wieczorem, czasami tam i dziewczyny są, a nasi absolwenci, i młodsze jakieś tam dzieci. Bardzo często też od tyłu tam, kiedyś tam były podpalenie koszy na śmieci. To tam taka właśnie towarzystwo się, tam gdzie jest takie zejście w dół między budynkami gospodarczymi, które nie wiem do kogo należą, i budynkiem Urzędu Miejskiego w tej zatoczce. Dla mnie to się wydaje, że tam umieszczenie kamery zmieniłoby zasadniczo i odstraszyłoby. I jeszcze jedna sugestia. Od kiedy jest Orlik, to nie mam problemu z boiskiem szkolnym. Kiedyś to było więcej boisko asfaltowe. Natomiast no, zdarza się, mamy z tamtej strony zamkniętą bramkę, ponieważ poprzednio na boisku było bardzo dużo zniszczeń, strat. Było picie alkoholu, była sprzedaż narkotyków, to kilka lat temu. Natomiast zdarza się, że jednak wchodzą tam uczniowie i zbierają się oni tutaj przy tym warzywniaku, który jest między płotem szkolnym, a za każdym razem, wiem, że corocznie, o tak powiem, corocznie zmieniamy przęsło płotu, kupujemy, bo przychodzą, nawet nie jesteśmy w stanie, przychodzą z taką elektryczną szlifierką, bo mamy tam kamerę, prawda?
Ja nie jestem w stanie stwierdzić, kto to był, ale elektryczną szlifierką zostało poprzecinane po to, żeby wyjść. Proszę zobaczyć, jak trzeba być zdesperowanym, zdecydowanym, żeby bezczelnym, tak? Żeby jednak wejść na to boisko i przyjść ze szlifierką, przeciąć ten płot. To ja tyle, dziękuję bardzo. Ja może bym tak króciutko, bo odnosząc się do tego, uważałem, obserwując, co się dzieje w Wasilkowie, jak przyjeżdżam, że ktoś miał bardzo dobry pomysł, że zlikwidował ten znak zakazu postoju przed tym sklepem, ta zatoczka, co jest tutaj koło Urzędu Miejskiego. Bo jeżeli ktoś chce sobie kupić bułki czy coś do picia, zatrzymał się, pojechał na koniec, to nie robi wykroczenia. I mówię, no w końcu tutaj dobrze, po tylu latach pomyślał. Nagle tutaj słyszę jakby głos przeciwko. No to ja muszę powiedzieć, że to tak, jak pani dyrektor takie stanowisko zajęła, to ja powiem tak, nie dajmy się manipulować. To, że chłopcy i dziewczęta się spotykają, niech się spotykają. No to w końcu gdzie się mają spotykać? No, w tym znaczeniu to było, że spotykają się chłopcy, a może i dziewczęta. Niech się spotykają. Owszem, możemy to nadzorować. Na co będzie, jak się nie będą spotykać chłopcy i dziewczęta? Do czego będziemy? Ja wypośrodkuję. Pani dyrektor miała dużo racji, ale nie do końca 40 w tym miejscu obowiązuje. W zatoczce rzeczywiście można się zatrzymywać, a samochody dostawcze raczej podjeżdżają od tyłu, żeby dostarczyć towar od strony parkingu. Tam jest, to było z myślą właśnie dla takich osób, które na chwilę się zatrzymają, żeby przysłowiową bułkę kupić albo krótką sprawę w urzędzie załatwić, bo w innym przypadku można na parkingu zaparkować samochód, gdzie to coraz trudniejsze się staje. Natomiast dla bezpieczeństwa, szczególnie mieszkańców i wyjeżdżających z ulicy Sienkiewicza, dosłownie, może pani zauważyła, kilka dni temu zostało zamontowane lustro, żeby poprawić jeszcze widoczność. I mam nadzieję, że to poprawi komfort wyjazdu z ulicy Sienkiewicza w lewo i w prawo. Natomiast ja rozumiem, że to, o czym była mowa, tak jak tutaj wychwyciłem, że przede wszystkim bezpieczeństwo w zakresie ruchu drogowego, ale w rejonie szkół, tak? I rzecz druga, obecność tam policjantów, i to nie tylko w trakcie, powiedzmy, zajęć, bo tutaj mamy ten patrol szkolny, on faktycznie działa nie tylko w mieście, ale i w terenie, ale bardziej w godzinach wieczornych. I z tego, co tutaj słyszę, to nie w sensie widocznego patrolu z daleka, ale niestety w sensie policjantów w radiowozie nieoznakowanych i po cywilnemu, którzy byliby w stanie tam się zbliżyć w taki sposób, żeby no po prostu, tak jak pani mówi, przez tą dziurę z drugiej strony nikt nie wybiegł, albo ją przyblokować inny patrol. Dokładnie o to chodzi. Bo przy gimnazjum, dzięki różnym tam staraniom pani dyrektor i tak dalej, to się poprawiła sytuacja. Natomiast, to jest na widoku. Proszę Państwa, ja też chcę powiedzieć o jednym jeszcze takim mechanizmie. Dużo problemów jest przy szkole podstawowej. Co prawda tutaj pan mówił o tym, rzeczywiście na terenie działek gminnych poleciłem wykarczowanie wszelkich krzewów, gdzie też służyły różnym tam zbiórkom w celach alkoholizowania się, natomiast w inne miejsca nie bardzo mogę zaingerować, ponieważ dalej są działki prywatne i mają prawo mieć tam, załóżmy, jakieś zadrzewienia czy krzaki. Ja tylko jeszcze chciałem, być może, słuchając pani dyrektor, być może wziąłem na siebie. Ja jestem sprawcą w jakiś sposób tego, co się u pani dzieje. Tak. Ustaliliśmy sprawcę. Parę lat temu, kiedy prosiłem policję, żeby czas czasu zajeżdżały tam do przedszkola, bo tam są takie tam schody, klatki, można się schować. I tam bardzo często i papierosy, i butelki po piwie, alkohol, w ogóle pestki z słonecznika. I taki był to stan. Jak zajechał patrol od strony ulicy, to się cmyk pod ścianę i już schowali. Ile razy chodziłem i próbowałem. Parę razy zobaczyli, no to by uciekali. Co zrobić? Wreszcie zajechałem z drugiej strony, tak widziałem, że są, od strony pani dyrektor i po prostu zrobiłem parę zdjęć. I mówię, teraz gnoję, cokolwiek się stanie tutaj, nawet jeżeli nie zrobicie, ja od razu idę z tym na policję. Na tym. Być może się przynieśli do pani. Także nieświadomie być może stają się. Proszę Państwa, jest pewien mechanizm, jak to dotyczy ogólnie, nie dotyczy jednego miejsca konkretnego, ale tak, siły mamy ograniczone i tak jak to na jednej z usłyszało
padło, że najlepiej to by było, żeby przy każdym bloku policja stała. Wiadomo, że tak nie będzie. Kiedy się pojawia pewne zagrożenie, my mamy pewną wiedzę i tak na przykład było w Wasilkowie, że w roku ubiegłym i jeszcze wcześniejszym my tutaj kierowaliśmy naprawdę duże wzmożone siły i sił mundurowych i operacyjnych, także w godzinach nocnych. Po liczbie zdarzeń, które zaistniały, takich oficjalnych, odnotowanych, my widzieliśmy spadek. Więc te siły po prostu przekierowaliśmy w inne miejsca, gdzie to zagrożenie było jakby aktualne. Natomiast jeżeli pojawiają się te zagrożenia, które były, one zniknęły, ale znowu się pojawiają, to po prostu prosimy o sygnał i będziemy reagować. No nie możemy być wszędzie naraz, ale adekwatnie do tego, gdzie to ono występuje, na bieżąco, po prostu będziemy reagować. Szanowni Państwo, no ja w ramach takiego podsumowania ze swojej strony jako miejscowy, że tak powiem, dowodzący możliwymi własnymi siłami, także przydzielonymi z Komendy Miejskiej do swojej dyspozycji na nasz teren, na teren trzech podległych gmin, przede wszystkim serdecznie Państwa zapraszam do kontaktu osobistego. W sensie są różnego rodzaju sposoby, są różnego rodzaju możliwości, żeby nas poinformować, tak? Jako policję, jako formację, czy telefonicznie o danej interwencji, czy korzystając z drogi na przykład mailowej ze strony Komendy Wojewódzkiej, ze strony Komendy Miejskiej. Są takie możliwości. Natomiast czy dzielnicowi, czy ja sam osobiście bardzo chętnie przyjmę, zapraszam zarówno w poniedziałki między 15 a 17, gdzie pełnię takie dyżury specjalnie dla społeczeństwa i dla kontaktu z interesantami. Nikomu nie odmówiłem także spotkania w dni jakieś bieżące, kiedy tylko jestem na miejscu, kiedy nie mam żadnych, tak powiem, obowiązków gdzieś w terenie, to chętnie się spotkam i jeżeli są jakieś niepokojące sygnały albo są pewne rzeczy, o których my jako policja miejscowa powinniśmy wiedzieć, zachęcam do współpracy, do spotkania bezpośredniego i do rozmów. Jeśli można, jeszcze zdanie też od siebie co do podsumowania i jeszcze zaznaczenia jednego punktu na mapie zagrożeń czy troski o bezpieczeństwo, to chcę wskazać miejsce, które w tej chwili jest bezpieczne, ale to może w przeciągu najbliższych lat się zmieniać. Znacie panowie, nie muszę pouczać państwo z doświadczeń policyjnych. Zagrożenia pojawiają się w nowych osiedlach zabudowy wielorodzinnej. A takie miejsce mamy, jest to stosunkowo jeszcze młode osiedle, ale tam dzieci wkrótce staną się młodzieżą i starszą młodzieżą i już teraz wskazuje na to, że okolice ulicy Kruczej, czyli całe te osiedle Lisia Góra, chociaż mówię, jestem przekonany i w tej chwili jest bezpieczny, natomiast no, musimy też myśleć prewencyjnie do przodu i tam myślę, że patrole policji też wskazane jest, żeby objeżdżając Wasilków, żeby tam na te ulice osiedlowe pokazywały się, żeby po prostu też obserwować, wyciągać wnioski i też dawać do zrozumienia, że policja bywa w tym miejscu. Tam buduje się kolejny duży blok i w planie są prawdopodobnie następne, więc no, skumulowanie w jednym niewielkim miejscu kilku tysięcy mieszkańców no, może stanowić, na pewno jest potencjalnym zagrożeniem. Może też powodować, że grupy przestępcze, które jeżdżą na rekonesans do na przykład sąsiednich miast, no, na pewno też i takie miejsca odwiedzając, bo łatwiej kogoś zaczepić, łatwiej komuś tam, załóżmy, wyrwać telefon, czy jakieś tam inne, łatwiej o inne przestępstwo, więc uczulam, że tam warto mieć na uwadze te okolice. A generalnie no, chcę potwierdzić, że na bezpieczeństwo mieszkańców Wasilkowa, całej gminy bardzo mi zależy, a dotychczasowa współpraca z panem komendantem, z dzielnicowymi, z funkcjonariuszami komisariatu policji w Wasilkowie są dobre i widzę, że policjanci są kompetentni i reagują na jakieś sygnały płynące od samorządu, a tym samym od mieszkańców, więc za to dziękuję i mam nadzieję,
że ta współpraca będzie nadal dobra. Jak powiedzieliśmy, no, szczególnie szkoła podstawowa gromadzi już prawie blisko 1900 uczniów. No, gimnazjum też jest dosyć duże, natomiast szczególnych jakichś zagrożeń nie ma, natomiast no, musimy mieć to na uwadze i dziękuję za tę współpracę również ze szkołami. A Państwu dziękuję za obecność. Myślę, że to dla nas, nawet dla osób, które się nie wypowiadały, to spotkanie było wartościowe po to, żeby też zobaczyć, jakie są tendencje też i w policji, jakie są problemy. I też myślę, że wiele wniosków możemy wyciągnąć, w jaki sposób możemy reagować na jakieś sytuacje zagrożenia, czy też dawać wskazówki, czy mnie jako burmistrzowi, czy policji, która jak widzę, dba o nasze bezpieczeństwo. Ja bym tak było. Będziemy powoli kończyć, ale jeszcze pani kierownik. Ja przepraszam, może już nie parę i nie czas, żeby się wypowiadać. Przepraszam panie burmistrzu, że po pana zakończeniu, ale chciałabym też powiedzieć, że przemoc w rodzinie to też przestępstwo. I o ile współpraca z placówkami oświatowymi jest w społeczeństwie widoczna, o tyle współpraca w zakresie realizacji ustawy o przemocy w rodzinie nie jest widoczna, a ja jestem no, pełna uznania i też chciałam podziękować, gdyż to właśnie nasi z naszego komisariatu, policjanci tutaj przy współpracy z panem komendantem bardzo aktywnie uczestniczą w pracach zespołu interdyscyplinarnego, w prowadzeniu procedur niebieskiej karty. Także serdeczne dzięki. Czułabym się źle z tym, gdybym tego nie zrobiła. Dziękuję. Ja, ponieważ bezpośrednio nadzoruję komisarzem Wysikowie, jest mi bardzo miło usłyszeć tyle dobrych słów. Dziękuję Państwu. Dziękujemy uprzejmie też za wypełnienie ankiet, bo to jest jeszcze taka wartość odtwórcza. O jednych rzeczach rozmawialiśmy, natomiast ankiety na pewno też pozwolą nam na pewne ukierunkowanie naszych działań i dyslokacji służby. Dziękujemy pięknie, dziękuję za przybycie i życzymy bezpiecznej drogi. Dziękuję.